tutaj chciałam przedstawić jeden z projektów, który akurat teraz realizujemy. To jest projekt, który jest realizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Akademię Przyrodniczą wspólnie. I oprócz mnie w tym projekcie bierze również jakby członkiem tego naszego konsorcjum, że tak powiem, małego, jest Andrzej Kułak i Jerzy Kubisz, właśnie nie Andrzej Kułak jest autorem Akademii Przyrodniczej, czyli jest. Ta dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyć właśnie takich bardziej związanych z górnictwem rzeczy, mianowicie, ale bez mniej inwazyjnego badania, co jest w powierzchni Marsa, metodą właśnie elektromagnetyczną, czyli nie sejsmiczną, tak jak z reguły się państwo są przyzwyczajeni do tych metod. I taka metoda nasza, która tutaj jest dość, powiedzmy, pioniersko wykorzystana w tych badaniach i jej się nie da, co jest ciekawe, zastosować w ogóle na Ziemi, czyli ona może być zastosowana na Marsie, ale nie na Ziemi, polega na badaniu w zakresie fal bardzo, znaczy właściwie ekstremalnie niskich częstotliwości, czyli są to fale bardzo, bardzo dużych, bardzo długie, które w zasadzie pierwszy od tych fal to jest równy długości równika planety, czyli Państwo sobie wyobraźcie, są to bardzo długie fale. I tutaj ta metoda została zaproponowana przez nas właśnie dlatego, że ze względu na to, że te fale mogą obiec taką planetę dookoła, dają nam pewien globalny obraz tego, co się znajduje na przykład pod powierzchnią planety, tudzież również w atmosferze. To o tym zaraz powiem. Żeby użyć takich fal, możemy to zrobić tylko na takich planetach, które posiadają dwie warstwy przewodzące, ponieważ te fale się rozchodzą pomiędzy tymi dwoma warstwami, więc Mars akurat się do tego nadaje. I żeby wykorzystać to, mamy takie jakby trzy elementy, trzy kroki. Pierwszym to jest właśnie model teoretyczny stworzenia podpowierzchni Marsa, bo tak naprawdę my nic o tej podpowierzchni na razie nie wiemy prawie w ogóle. Wiemy, że mamy pewne dane sejsmiczne, które właściwie są bardzo świeże. Natomiast no, tu musimy się wspomagać modelami teoretycznymi, no, ze względu na to, że no, nie mamy żadnej wiedzy, chociażby profili, nic nie wiemy na tym, co jest pod tym regolitem, który widzimy na powierzchni. No i jeżeli takie wstępne modele jakieś teoretyczne na podstawie badań laboratoryjnych, chociażby wykonanych na skałach typu marsjańskiego na Ziemi, możemy coś na ten temat tych skał powiedzieć, możemy stworzyć taki model. Następnie możemy opisać, jak te fale tych ekstremalnie niskich częstotliwości, które tutaj Państwo macie zaznaczone, czyli jaki to jest przedział 3 Hz do 3 kHz, mogą się propagować właśnie przez takie materiały, z których ta podpowierzchnia była zbudowana. No i kolejnym, ostatnim etapem jest zaprojektowanie takiej stacji właśnie w zakresie tych fal, która mogłaby być umieszczona na Marsie i po prostu pomierzyć właśnie te ciekawe parametry środowiskowe Marsa. Więc to, co właśnie tutaj mówiłam w pierwszej kolejności, to jest to, że na Marsie mamy te dwie warstwy przewodzące, między którymi te fale mogą się propagować, czyli one się propagują, odsuwają się od źródła tych fal, czyli tutaj mamy jakieś źródło tych fal. Na Ziemi te fale również się rozchodzą, też się propagują i możemy je mierzyć. Bardzo zresztą takie projekty na skalę światową są prowadzone w wielu miejscach, wiele stacji elektrycznych na Ziemi. I teraz tak, źródłem na Ziemi tych fal są wyładowania atmosferyczne, a to Państwo pewnie wszyscy wiedzą, to są generalnie związane z takimi chmurami cumulonimbus, które generują, prawda, takie pioruny i wszyscy wiemy o tym. Tych pionów właśnie jest bardzo dużo, więc te fale są generowane cały czas na Ziemi. One rozchodzą się dookół, nie, czyli właściwie wszędzie możemy je pomierzyć, nawet jeżeli te wyładowania są w Afryce, to my je mierzymy w Polsce. Nie ma z tym problemu. Na Marsie nie ma takich chmur i nie ma wyładowań tego typu. Ale oczekujemy, że w związku z tym, że na Marsie są innego typu burze, mianowicie burze dymowe, które również na podstawie właśnie badań laboratoryjnych oraz terenowych na Ziemi, wiemy, że zachodzi w nich proces hipoelektryzacji, czyli takie procesy elektryczne, które mogą generować wyładowania. Oczekujemy, że mogą takie wyładowania na Marsie się pojawić. Co do tego, czy one tam są, nie ma właściwie no, tutaj jakiegoś konsensusu. Jedni twierdzą, że takie wyładowania
zarejestrowali, twierdzą, że nie, więc to jest też jakby taka misja, która może to udowodnić. I teraz tak, jak taka fala się rozchodzi dookoła właśnie tej planety, pomiędzy dwoma warstwami przewodzącymi, teraz ta jedna warstwa, to jest warstwa dolna i warstwa jonosfery. Państwo wiecie, że w atmosferze są takie warstwy, które są przewodzące i to są właśnie warstwy jonosfery, a druga warstwa to jest warstwa przewodząca gruntu. Na Ziemi właśnie ten grunt kontaktował się nie da badać, ponieważ Ziemia zawiera, jak wiecie Państwo, bardzo dużo wody na powierzchni, jest bardzo dużo wody w stanie ciepłym, która jest ciepłym przewodnikiem, te fale po prostu nie wnikają głęboko pod powierzchnię. Natomiast na Marsie mamy zupełnie inną sytuację, nie ma wody ciepłej na powierzchni, prawie praktycznie ona nie występuje, w związku z tym te fale będą wnikać zdecydowanie głębiej pod powierzchnię i umożliwiać badanie właśnie warstw podpowierzchniowych. Takim charakterystycznym elementem, który widzimy w czasie pomiaru, to jest taki rezonans, który się pojawia w tej właśnie sferycznej wnęce i on jest bardzo wyraźnie widoczny w tym zakresie fal. To jest zwany rezonans Schumana, który ma częstotliwości zbudowane przez ten wzór, który tu R oczywiście zależy od, to jest promień planety i od tego ten rezonans będzie oczywiście zależał od Marsie, on może być nieco inny. I teraz tak, tutaj mam coś na temat jonosfery Marsa. Właśnie to, co powiedziałam, muszą być te dwie warstwy przewodzące. Na Marsie oczywiście jonosfera istnieje, tak jak i na Ziemi. One ma tą jedną charakterystykę, która oczywiście będzie wpływać na propagację tych fal, ale profile jonosferyczne są już dość dobrze poznane i oczywiście będą poznane coraz lepiej, w związku z tym ten element naszej układanki w tej propagacji fal możemy od razu włączyć w modelowanie. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te źródła, to tak jak mówiłam, mamy takie źródła, które są związane, być może mamy takie źródła, które są związane właśnie z burzami chłodnymi. I tutaj, jak Państwo widzą na Marsie, ta aktywność, ten transport tego materiału drobnego jest bardzo, bardzo istotny. Mars jest cały czas kształtowany przez wiatr. I jeśli chodzi o te burze pyłowe, to one są zupełnie inne niż na Ziemi, ponieważ są w stanie, taka burza może być na całej planecie, ona może być globalna i może utrzymywać się bardzo, bardzo długo. Także to jest proces, który oczywiście może generować źródła, naturalnie źródła HPL i które możemy wykorzystać do tego, żeby mierzyć właśnie to, co się znajduje pod powierzchnią. I teraz to wszystko, co na to, oczywiście na to, w jaki sposób te fale będą się propagować, zależy znowu, ile jest jej wody pod powierzchnią. I tutaj jakby ta metoda jest automatycznie pewnym wykrywaniem, może służyć do wykrywania wody, ponieważ w zależności od tego, gdzie ta woda się znajduje, ja wiem, że woda na Marsie pod powierzchnią jest w stanie ciekłym i oczywiście jest to dodatkowa woda bardzo wysoce zasolona, o czym już było na początku właściwie naszego dzisiejszej konferencji powiedziane, to też jej przewodność elektryczna jest bardzo duża. W związku z tym takie warstwy zawierające wodę będą świetnie odbijać się w fale L i w związku z tym będziemy w stanie wraz powiedzieć, że ta woda tam się znajduje, być może w jakiej ilości i na jakiej głębokości. Także tutaj bez konieczności penetracji pod powierzchnię jesteśmy w stanie stwierdzić, że ta woda jest. Oczywiście mając jedną stację na planecie, no jesteśmy w stanie jedynie powiedzieć, że globalnie na przykład takie dobrze przechodzące warstwy zasłonej wody są, natomiast nie będziemy w stanie stwierdzić, gdzie one dokładnie są. Dlatego byłoby potrzebne kilka takich stacji, na przykład cztery byłoby aktualne, wtedy możemy powiedzieć dość dokładnie, gdzie takie zbiorniki by się znajdowały. Bo wiemy, że na przykład mogą być one pod czapami polarnymi, ale możliwe, że są w bardziej dostępnych miejscach, czyli w okolicach grudnikowych, które dla nas z punktu widzenia misji kosmicznej są zdecydowanie bardziej istotne, bo są łatwiejsze, prawda, do prowadzenia tam badań. I teraz tak, jeśli chodzi o właśnie takie modele, myśmy tutaj stworzyli kilka różnych właśnie, żeby sprawdzić, jak woda będzie wpływać na wyniki różnych modeli, w zależności od tego, czy ta woda jest, w jakiej ilości jest, czy istnieje właśnie właśnie w formie ciekłej, czy też tylko w formie lodu. No i w związku z tym, w zależności od tego, jakie mamy te warstwy, jak one są zbudowane, mamy różne profile tej przewodności, które będą wpływać na propagację fal.
I tutaj jest przykład, jak ta przewodność może się zmieniać w zależności od szerokości geograficznej oraz od głębokości, w zależności od tego, jaki mamy skład skał i jaki mamy skład, czy one zawierają wodę, czy też nie. I to właśnie te różne modele, czy takie bez wody, z wodą, powiedzmy z zasoloną wodą, będą istotnie wpływać na to, co się mierzy, czyli na to, jaka jest prędkość fal, jaka jest ich pochłanianie w ręce, w związku z tym przyczynienie, w związku z tym możemy określić, z jaką strukturą tego gruntu masa mamy do czynienia. Może to jest przykład tego, że możemy na przykład używając właśnie tych rezonansów Schumana, chociażby tej jednej rzeczy, jeżeli on występuje na Marsie, to jesteśmy chociażby z pierwszej częstotliwości rezonansowej, ona na Ziemi jest w okolicach 8 Hz. Na Marsie ona prawdopodobnie będzie również na podobnej częstotliwości. Widzimy z modelu, to jest oczywiście model teoretyczny, że jeżeli nie ma tej wody, to ta częstotliwość jest zdecydowanie niższa niż częstotliwość z jakąkolwiek ilością wody pod powierzchnią. Także tutaj już jest to pewien element, który może nam rozróżnić taką sytuację, że mamy wodę czy nie. No i taka stacja to nie jest duża rzecz. Właściwie najdłuższym elementem są anteny. Tam w środku tej stacji są dwie anteny magnetyczne, które właśnie są o bardzo wysokiej czułości i one nam mierzą tak naprawdę właśnie i rezonans Schumana i te wszystkie elementy w polu elektromagnetycznym na maksymalnie niskich częstotliwościach, czyli impulsy od na przykład tych wyładowań atmosferycznych, które byłyby elementem jak najbardziej, no wtedy ta stacja by nam potwierdziła, czy istnieją, czy nie istnieją, były takie już, jeżeli zaobserwujemy jakikolwiek szum w tym paśmie, o którym tu mówimy, LF, to wtedy wiemy, że jest jakieś źródło. Jeśli jesteśmy w stanie wydetektować impuls, to wiemy, że dochodzi do wyładowań. Także tutaj jest kilka różnych elementów, które ta stacja może pomierzyć. I takie pudełko niestety wadze 8 kg, to już wiemy, że to jest pewien problem, bo każdy kilogram to jest problem w funkcjach kosmicznych, no niestety z pewną wagą się nie da zejść. Taki paltotyp w tej chwili powstaje, który testujemy w warunkach właśnie ziemskich. I pierwsza jakby taka próba sprawdzenia, jak on się będzie sprawdzał w takich warunkach, gdzie mamy dużą ilość piasku i pyłu, była przeprowadzona jeszcze w Polsce na wybrzeżu w Łebie. Kolejna już w takich warunkach bardziej pustynnych, gdzie faktycznie może dochodzić do burz pyłowych i oddziaływania właśnie w zakresie tworzenia się jakichś źródeł LF, będzie przeprowadzona w Maroku. To są właśnie, tu jest pokazane, jak wygląda taki pomiar właśnie ze stacji LF-owej, co ona mierzy. Tutaj widać właśnie ten rezonans Schumana, który mówił, to jest oczywiście pomiar na Ziemi, więc te częstotliwości są jak najbardziej odpowiednie, które standardowo się mierzy. Czyli tak jak powiedziałam, jeszcze około 8 Hz. To jest po prostu zwykła rejestracja. Właśnie z Łeby, znaczy co to jest Łeby, tych pól magnetycznych, to jak Państwo widzicie, to są niesamowicie słabe pola, tak? Które ta stacja mierzy, to jest bardzo duża czułość tych anten. No i to mamy pewne impulsy, które są związane z różnymi elementami, mogą być też oczywiście pochodzące od wyładowań atmosferycznych. Także mam nadzieję, że uda nam się ten prototyp dotestowali do końca tak, żeby stworzyć to na wyższy TRL i ISP. Kiedyś może w przyszłości wysłać go w kosmosu, tak jak mówię, jedna taka stacja może bardzo dużo, nie tylko pomiar pod powierzchni, ale również i atmosfery. Dziękuję Państwu bardzo.